Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager I dziś bardzo ważny odcinek, ponieważ no, podsumujemy sobie tak naprawdę ten sezon. Mam nadzieję, że wygramy ligę, bo to też nie jest wiadome. E, no i zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko będzie nam się układało. Na samym początku bardzo Wam dziękuję za to, jak fajnie e, cały czas podczas tej serii jesteście aktywni. Bardzo to doceniam. Ale słuchajcie, przed nami trzy mecze. My musimy wszystkie te spotkania wygrać. E, przepraszam, dwa mecze. My musimy te spotkania wygrać, żeby e, wygrać ligę, co jest dla nas takim w ogóle planem minimum. E, to jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz jest taka, że jeszcze mamy jedno spotkanie, które jest spotkaniem o Puchar Polski. Więc jakby to, to, tutaj musimy, słuchajcie, zrobić robotę, bo. No, liga jest tylko możliwością gry w lidze mistrzów, a nas interesuje tylko i wyłącznie Liga Mistrzów, nie? Więc trzymajcie kciuki, żebyśmy byli w stanie tę robotę em, wykonać. Zostawcie też lajka like pod tym filmem, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba. Będę z tego powodu bardzo, bardzo zobowiązany. Tymczasem patrzę, jak chcielibyśmy wyjść na to spotkanie. I tu zrobimy taką zmianę, bo Marchwiński jest lekko zmęczony. I zagramy sobie w ten sposób po prostu z marchewą na ławce rezerwowych. Nie zmienia to jakości tej drużyny, a wierzę, że damy sobie radę z Eukesem w takim składzie. Tak jest. Wygrywamy to spotkanie. Marchiński tak przedistrzeli, ale Deblin, którego dałem do jedenastki, pokazał się z jak najlepszej strony. Słuchajcie, przed nami. Ostatni mecz w sezonie. W tabeli jesteśmy na miejscu pierwszym, mając tyle samo punktów co Lech. Ten plus minus jest dla nas tak dobry, że będziemy sobie mogli. No, musimy wygrać ten mecz. Wygrajmy ten mecz. No, mam nadzieję, że Warta tutaj nie będzie chciała pomóc ekipie z Poznania, raczej wątpię. Natomiast. Słuchajcie, trzeba wygrać po prostu ten mecz i tyle, nie? Zróbmy to, wygrajmy i, e, i mamy Mistrzostwo Polski. Jeśli chodzi o drużynę, zrobimy tylko taką zmianę. E, cyk, cyk. No, i Dewlin musi zagrać, bo uważam, że za to, jak zagrał w poprzednim spotkaniu, on po prostu musi wystąpić. Gramy na wyjeździe, ale liczę, że wygrywamy mistrzostwo po raz kolejny. Tak też się dzieje. Frankowski, Baran, Dewlin, słuchajcie, świetnie odpalił Australijczyk na koniec tego sezonu. Lech w ogóle swoje spotkanie zremisował, więc wygrywamy e, mistrzostwo Polski, co jest sytuacją fenomenalną. E, I cieszę się, wiem, że e, jakby pominąłem tutaj. E, Całą tą e, otoczkę, nazwijmy to, ale słuchajcie, my, my nie możemy Mistrzostwa i Pucharu Polski traktować jako meczów, które mają dla nas znaczenie inne niż takie, że my to musimy zrobić po prostu. My mamy mieć mentalność Bayernu Monachium, czyli e, my mamy wygrywać i wtedy wszystko jest ok. To jakby sukcesem będzie, jak zrobimy coś więcej w Europie, a tu. Mamy po prostu robić swoje. Słuchajcie, chcę zobaczyć jedną rzecz, bo ym, tam wyświetliła nam się sytuacja, że Real Madrid wygrywa nad Barceloną. Czy to był el Clasico w finale Ligi Mistrzów? Nie. To był el klasiko w półfinale Ligi Mistrzów. Tak czy siak nieprawdopodobna historia. No i co? Zobaczymy, czy będziemy w stanie też, no nie wiem, czy wielkich rywali, ale jakichś rywali na pewno pokonać w tym spotkaniu. Trzymajcie kciuki za to, żebyśmy mieli tę podwójną koronę. I jak chcielibyśmy do tego spotkania podejść? Wydaje mi się, że zagramy sobie tutaj w ten sposób. No, Devlin znowu wystąpi w tym meczu, bo troszkę... Jezus Maria Iwi może zagrać na tej pozycji, nie? To jest chore trochę. Tu Devlin i tu zagra sobie Frankowski w tym meczu, bo nie widzę skazań, ale też to jest taki mecz, gdzie fajnie by było troszeczkę dać szansę takim piłkarzom, którzy może nie do końca są pierwszymi naszymi wyborami. W sensie chodzi mi o to, żeby taki slot żeby taki kolanko poczuł atmosferę meczu. E, finałowego też. To jest moim zdaniem bardzo dobry e, moment na to, żeby właśnie tych zawodników w takich sytuacjach troszkę nieoczywistych, znaczy w takiej sytuacji z dużo większej presji przetestować. Zobaczmy, czy chłopaki dadzą radę. Niestety nie przegrywamy Puchar Polski z Legią 2 do jednego żółe, który ma już z 95 lat w tej karierze strzela e, pod koniec tego meczu. Szkoda, no bo tak naprawdę realizujemy tylko plan minimum, jakim jest mistrzostwo Polski. Ja wiem, jak to brzmi, ale takie są fakty. E, I szkoda, że nie udało nam się tego wygrać. Natomiast teraz tak, e, to absolutnie nie, jakby nie wpływa na nasze podejście do sezonu, który jest moim zdaniem kolejnym udanym sezonem z naszego punktu widzenia, e, ponieważ zrobiliśmy kolejne kroki naprzód, e, zrobiliśmy kolejne, mm, kolejne jakby takie kroki w rozwoju drużyny, natomiast e, no trzeba powiedzieć, że, 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 że tutaj będziemy musieli się mocno postarać, jeśli chodzi o e, kolejny sezon, o kolejne rozgrywki, żeby wejść jeszcze wyżej. I do tego też przydadzą mi się Wasze propozycje, ponieważ akurat ten odcinek nagrywam tak, że będę mógł je e, zaimplementować, jeśli macie jakieś ciekawe propozycje. Choć oczywiście samemu też będę tutaj starał się coś podziałać. Co więcej, e, chciałbym, żebyście też, chciałbym Was zaprosić też na kanale głównym na dzisiejszy odcinek. Prawdopodobnie dzisiejszy e, raczej, raczej pójdzie dziś, nie w niedzielę. Bo powiem szczerze, jest to jeden z najfajniejszych moim zdaniem odcinków, jaki zrobiłem ever e, jeśli chodzi o moją e, przygodę YouTube'ową, więc wydaje mi się, że fajnie zobaczyć. E, w sensie nie jest to coś niesamowicie szczególnego, jest to po prostu bardzo fajny odcinek, tak jest moje zdanie. A teraz e, podsumujmy sobie ten sezon. E, po pierwsze, e, kiedy patrzę sobie na tych zawodników tutaj naszych, to e, tak naprawdę cały ten zestaw, który tu widzimy. Znowu będzie musiał odejść na wypożyczenie, bo nie mamy tutaj ani jednego zawodnika, który wracając miałby być to jakimś wielkim game changerem. Pawle Nowak. Nie widzę tego. Jedyna opcja, którą byśmy mogli tutaj zobaczyć, to może zarobienie z nich, ale też to nie są takie pieniądze, żebyśmy e, potrzebowali ich tutaj teraz, zaraz, tak jak o tym myślę. E, na pewno można by było pozwolić odejść na dłużej, a zasadzie na zawsze Dziekońskiemu, który tutaj przegrał tę pozycję przyszłościowego bramkarza. E, no ale jeśli myślimy o przyszłym sezonie, to właśnie bramkarz jest must have'em. To nie tak, że ja jestem niezadowolony ze Skorupskiego, bo te oceny nie były złe, ale to jest 36-letni piłkarz. Tutaj mimo, że to jest pozycja bramkarza, to ja uważam, że jeżeli chcemy wejść ten krok wyżej, to trzeba sprowadzić mu konkurenta i tym się mocno będziemy zajmowali. No ale teraz idąc już dalej, staty statystycznie występami, jak zwykle to robimy, em, to tak. Kurminowski. Droga, no, ja nie wiem, co z tym gościem zrobić, bo on jak dostaje te Marne szanse to gra, ale jest niezadowolony z tego, że, gra, że nie gra w zasadzie. Ten kontrakt też już go nie satysfakcjonuje. Wydaje mi się, że tutaj będziemy musieli poszukać kogoś innego e, na jego miejsce, i niestety trzeba powiedzieć sobie to jasno. Jeżeli ktoś nie jest piłkarzem ocenionym na 75 lub wyżej. Musi się z klubem pożegnać. Jedynym wyjątkiem jest e, Łuk, który po prostu jest na te 74, dopiero co przeszedł. A jak wiemy po tych statystykach, to on naprawdę wygląda e, całkiem ciekawie. Dobra, to na razie zostawmy, skupmy się na statystykach. Więc e, tak, jeśli chodzi o Kurminowskiego, to był fajny zawodnik, fajna przygoda, ale musi odejść. Bardzo chciałbym, żeby odszedł poza Polskę. Jeżeli chodzi o Kowalenkę też musi odejść, no prost, po prostu proste, no, no, no tyle Gumny, oczywiście bardzo chciałbym, żeby został, choć on sam jest niezadowolony ze swojej roli w zespole Kiss no to jest piłkarz, którego przyszłość troszkę jest tutaj mi Eee, nieznana, w sensie nie wiem trochę co my z nim Zrobimy dalej, czy go wypożyczymy, czy go zostawimy Na razie eee, No na razie niech sobie tu zostanie eee, Kolanko, bardzo chcę żeby został Bardzo chciałbym żeby on był ważniejszym zawodnikiem w tej drużynie, problemem jest ta jego pozycja Bo przerobienie go na ESP trwać będzie długo Ale to jest jego jedyny ratunek I Ja chciałbym żeby on został nie? Zobaczymy jak będzie dalej Maty Smets, no to jest piłkarz, który zgłosił chęć odejścia, natomiast zobaczymy, ja nie chciałbym go sprzedawać, chciałbym, żeby on z nami został na przyszły sezon. Łuk, wiemy jak jest, powiedziałem, zostaje. Slot, no to jest piłkarz, który nam się fajnie rozwija, słuchajcie, jestem naprawdę zadowolony z tego, jak się to prezentuje. Patrząc na statystyki, no to one są... Lepsze niż Smeca, no bo ja tutaj widzę 6-3-7, natomiast tu widzę 6-2-9, ale 29 spotkań. Tu tych meczów było 16. Spójrzmy sobie na ekstraklasę: 19 meczów, 6-3-2. 9 metrów 6,58, oczywiście. To jest, to jest lepsza ocena, ale dużo mniejsza próba spotkań. Chciałbym, żeby ci zawodnicy z nami zostali. Czy to się uda, będzie ciężko. Natomiast Nico Sigur to już jest piłkarz, no, który będzie musiał stanowić e, dużo ważniejszą rolę w tej drużynie. Ja zdaję sobie z tego oczywiście sprawę i liczę na to, e, że widzimy w nim. Albo naszego wahadłowego, prawego wahadłowego na przyszły sezon, e, albo środkowego pomocnika. No, on musi grać po prostu e, coraz więcej. Jeśli chodzi o tegoroczne zawody, to tutaj mam mieszane uczucia, ale zobaczcie, te mecze Champions Ligi Europy, e, Ligi Europy mocno wpłynęły negatywnie. Chociaż czy ta ekstraklasa wyglądała dużo lepiej, ciężko mi powiedzieć. Na pewno nie chciałbym tego zawodnika stracić e, i nie chciałbym się go pozbywać. Jeśli chodzi o Markwińskiego fenomenalny transfer, słuchajcie, Ziomal ściągnięty za naprawdę niewielkie pieniądze robiący kawał fenomenalnej roboty, no i teraz trzeba zastanowić się tylko jak chcemy, żeby on grał w przyszłym sezonie, ehm, no bo na pewno nie będziemy wyciągali go do pozycji środkowego, e, po, e, środkowego napastnika, w sensie napastnika w ogóle, ehm, ma tę pozycję SPO, ale ja widziałbym z nim środek pola nawet troszkę niżej, I tu będzie trzeba się zastanowić tak czy siak, sporo tych bramek strzelił u nas e, w Lidze Europy po naszej Stronie 5 trafień, naprawdę dobry sezon, ale słuchajcie, teraz wchodzimy też już do zawodników, których trzeba wychwalać zdecydowanie bardziej. No bo patrząc na 19-letniego Dawida Barana, no to nie sposób zachwycić się jego, nie zachwycić się jego występami. No bo ten chłopak naprawdę w tym sezonie zrobił kawał dobrej roboty. Brakowało mu jedynie jednej bramki, żeby mieć double-double. Gra cały czas i to nie jest tak, że on gra tylko i wyłącznie z tego powodu, że. My chcemy, żeby grał, nie? Yy, on gra też dlatego, że jest po prostu dobry w te klocki. I zastanawiam się tylko, czy on nie zyskałby teraz przechodząc na pozycję lewego skrzydłowego. I wydaje się, że tak by było, biorąc pod uwagę jego tempo. Na prawe skrzydło wtedy mielibyśmy yy, ewentualnie Markwińskiego. No, mógłby to być prawo skrzydło, wydaje mi się, że dosyć szybko by to trwało. Dwa tygodnie. Bo tak myślę głośno, pod najbardziej sensowną formację, prawda? E, jest tutaj, słuchajcie, Kilian. E, no ja uważam, że jeżeli szukamy tutaj kogoś, kogo chcielibyśmy się pozbywać, kogo chcielibyśmy się e, wymieniać to wydaje mi się, że Niemiec jest tym zawodnikiem, który w linii defensywnej e, będzie pierwszym do odejścia, bo podoba mi się też ta e, filozofia, żeby tego z Farnasa zostawić. To są, słuchajcie, trzy style gry. E, jedyne, co chciałbym zrobić, to e, go trochę zmarginalizować w tym zespole, w sensie, żeby zszedł z roli kluczowego i mam nadzieję, że on to jakoś zniesie. Ale wydaje mi się, że Kilian powinien odejść. Mirosz jest zawodnikiem, którego zaraz sobie będziemy sprawdzali dalej, ale słuchajcie, to już są, to już są duże liczby, bo to są 52 spotkania, to jest 6,49. Uważam, że naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Ale idąc dalej, Ben Lederman. Eee, tu mam drobny problem, bo on jest u nas piłkarzem kluczowym, ale uważam, no, że on zacząć on powinien zacząć przegrywać rywalizację z Kozłowskim. To na pewno. Z Marchwińskim, To na pewno. Z Sigurem. Również. Eee, no i mamy tu Dewlina który też powinien być tu raczej wyżej w tej hierarchii. E, więc po prostu trzeba będzie z Ledermanem tutaj zastanowić się, jak to dalej ma wyglądać. E, no i takie są tu, wydaje się, fakty w tym momencie, że tak to e, będzie trzeba rozstrzygnąć. Dobrze. E, ale na pewno sezon bardzo na plus. Jeśli chodzi o Iwiego Lopeza, no to co ja mogę powiedzieć? Słuchajcie, no to, to, to powinien być kolejne przedłużenie kontraktu. Ziomal 18 bramek, 10 asyst, ale zobaczcie też ile on ma styli gry. Moim zdaniem naprawdę to wpływa bardzo mocno na performance tych zawodników, nie? I zresztą w materiale, o którym mówiłem na kanale głównym dzisiaj... Zobaczycie ziomka, który ma styl gry i, i, i to robi dużo, bo to jest duży styl gry nie? i to uważam, że to nie jest przypadek, tak czy siak, jeśli chodzi o Lopeza, um, fenomenalny występ po raz kolejny w tym sezonie, zobaczcie to jest też 6 trafień na poziomie Champions League, nie? to pokazuje, że naprawdę ta Europa mu nie ucieka. Kasper Kozłowski, cały czas rozwój. To mnie bardzo cieszy, a w tym sezonie jeszcze dodatkowo e, jest to rozwój poparty e, statystykami. Wiem, że plan, który mu zmieniłem, jest planem, który trwa dłużej, ale podniesie mu jeszcze ten element, w którym jest troszkę gorszy. Jeśli chodzi o Frankowskiego, zobaczymy, jak on będzie wyglądał po powrocie do Lons. E, chciałbym go sprowadzić, aczkolwiek wydaje mi się, że powinniśmy e, sprowadzić go w roli zawodnika. E, rezerwowego na prawe i lewe wahadło. A rolę podstawowego piłkarza na tej pozycji powinien stanowić Sigur, i takie jest moje zdanie. Ehm, dobrze, idąc dalej, e, na pewno trzeba Frankowskiego oczywiście pochwalić. To, to nie ulega wątpliwości, że to był naprawdę dobry sezon w jego wykonaniu. E, w Devlin już rozmawialiśmy na jego temat. Z Farnas te oceny powinny być wyższe. Ja z tym nie dyskutuję, ale nie mam jakoś serca się go pozbyć. No i karbownik, słuchajcie, to jest do 660 50 trek Spotkań. To jest naprawdę dobra ocena. E, I trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o Michała Karbownika, możemy być tutaj naprawdę z niego. E, zadowoleni moim zdaniem, i. No i nic, tylko, e, tylko się cieszyć, że mamy go jeszcze. No i do tych 83 możemy go trzymać. E, kiedy wybiję 83, zjawi się jaki zespół, będziemy mogli go sprzedać. Tak czy siak, na pewno zawodnikiem, którego musimy tutaj zmienić, jest środkowy, e, znaczy bramkarz i środkowy. Obrońca. I to muszą być dwa transfery na poziomie 80, plus. i to jest to. Na czym w tym momencie bardzo, ale to bardzo powinniśmy się skupić, to jest to, na czym w tym momencie bardzo, ale to bardzo powinno nam zależeć. I zobaczmy, e, czy takich zawodników mamy gdzieś tutaj. E, no i jest e, Kowar, no ale wątpię, żeby ten piłkarz był e, gotowy, żeby do nas przejść. E, zobaczmy sobie środkowych obrońców. Czy tutaj mamy takiego zawodnika, którego bylibyśmy gotowi właśnie sprowadzić w, w ten sposób, ale widzimy, że nasz scout jest zajęty, więc w tym momencie myślę, że sobie spokojnie. Nie możemy e, zaczekać i tymi piłkarzami zająć się w przyszłym sezonie. E, uważam, że e, tego Xaviera powinniśmy pozyskać jako rezerwowego obrońca ewentualnie, e, ale środkowy obrońca i bramkarz to mają być zawodnicy, ten, którzy tę 80 e, będą mieli przy swoich nazwiskach i to jest to, czego bardzo, ale to bardzo potrzebujemy. E, czekamy w takim razie na rozwój sytuacji. E, no niestety, widzimy tutaj, że e, legia jest, e, jest tym zespołem, który. Dał radę wygrać Puchar Polski. E, szkoda, no bo liczyłem, że będziemy mieli tutaj tą podwójną koronę. Tak się nie dzieje, ale oczywiście nie jest to powód e, do płaczu. E, widzimy, że też ci zawodnicy, których jesteśmy gotowi tutaj sprzedać, e, są e, piłkarzami, e, którzy są z, tym z tego powodu zadowoleni. Akceptujemy odejście Kowalenki, bo widzę, że w takim razie tutaj nie ma możliwości negocjacji transferowych e, i i, i, I raczej nam to się nie uda. Mamy raport, jeżeli chodzi o tego gościa, no ale to nie jest poziom w żaden sposób nas tutaj interesujący. No, będziemy musieli tego golkipera poszukać sobie naprawdę, tak powiedziałbym, szczegółowo mocno. I a propos szyczy. Słuchajcie. Wojciech Szczęsny Robert Lewandowski w jednym klubie. Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko, nie? Eee, razem może robiliby tutaj jakiś biznes przy okazji. Nie wiem, jak wy. Ja uważam, że to byłby dobry transfer. Szczęsny Lewandowski, taki zestaw. Moim zdaniem brzmi to dobrze. AZ Alkmaar daje dobrą propozycję, więc ją akceptujemy tutaj. E, chcemy, żeby tych dwóch panów pożegnało się z klubem e, jak najszybciej, no bo jakby nie ma co. A też umówmy się, to nie jest tak, że my im robimy tutaj jakąś e, przykrość. W sensie zmierzam do tego, e, że my tutaj... Tych zawodników, zespół, tak, że my tutaj tych zawodników, jakby, wy, wy, wypuszczamy do naprawdę fajnych klubów, nie? I wydaje mi się, że to jest naprawdę sensowne. Tak samo sensownym moim zdaniem będzie wypożyczenie KISA w przyszłym sezonie, bo uważam, że tak to trzeba zrobić i. I to jest zawodnik, który po prostu powinien znaleźć nowy klub Patrzymy sobie na te raporty Czy tu jest ktoś ciekawy No to jest zawodnik na pewno interesujący Ze względu na stylę gry, ale nie na ocenę ogólną No tutaj musimy oczywiście już teraz łączyć te dwie cechy u piłkarzy Którzy nas by ewentualnie interesowali No muszę powiedzieć, że ten środkowo obrońca Jest zawodnikiem, którego bardzo chętnie bym do nas sprowadził I powiem szczerze, jeżeli ma odejść smec nie wiem, czy ten Lichan BOM nie jest lepszą opcją, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten smec e, może wyglądać ciekawie, ale spójrzmy na to tak bardzo pragmatycznie i e, z finansowego punktu widzenia. Smec to są 23 lata, tak? Są dwa style gry. To jest niezadowolony ziomal. Ten koreańczyk. To są podobne pieniądze. To jest lepszy piłkarz, nie? Więc ja osobiście uważam, że z punktu widzenia naszego zespołu, tamten transfer na taką, w, te, w takiej samej roli co Smec, czyli rezerwowego, uważam, że taki piłkarz to jest naprawdę e, super rozwiązanie, nie? No dobrze, czekamy sobie na to, co pojawi nam się tutaj dalej Jest to feta mistrzowska Fajnie, miło i przyjemnie, że po raz kolejny możemy sobie tutaj poświętować Liczę na to, że w przyszłym sezonie na tym autobusie będzie Robert Lewandowski Może Wojciech Szczęsny Byłoby to naprawdę spoko Tymczasem mamy tu kolejnych zawodników posprawdzanych No nie ukrywam, że ten Wania Mielinkowicz-Sawicz To byłby piłkarz bardzo ciekawy Tym bardziej, że pisaliście mi E, wy, a, ja, Milinkowicz sawicz Że to jest piłkarz e, Który miał jakiś etap ekstraklasowy e, Podobno Ale to chyba komuś A nie, dobrze, dobrze, grał w Lechigdańsk Gdańsk Przez e, pół, Nie, przez półtora roku Więc słuchajcie To uważam że byłby transfer chyba nawet lepszy niż Wojciech Szczęsny, bo mimo mojej gigantycznej sympatii do Szczeny, no to to się broni, to się broni. No i tak samo zawodnikiem, którego moglibyśmy chcieć pozyskać e, jest ten e, Danilo, nie? No, no bo to jest Danilio, e, bo to naprawdę jest piłkarz, który wygląda tak, że fajnie by było go do, do nas sprowadzić, nie? Eee, zobaczmy sobie tego ziomeczka Jeszcze dodajmy go do listy życzeń Bo ten piłkarz naprawdę też wygląda Interesująco No ale powiem szczerze no, Wkraczamy na taki, w taki etap Że on mógłby poszuk Chcieć poszukać nowego wyzwania I ta Polska z dobrymi pieniędzmi Nie byłaby dla niego zła A słuchajcie to jest bramkarz który spokojnie mógłby nam Dobronić jeszcze Z trzy lata no nie Więc y, umówmy się to naprawdę Ma ręce i nogi Ten Zabarni też wygląda dobrze. Ja go sobie tutaj dodam naprawdę z tego y, Unionu fajnie by było ewentualnie kogoś ściągnąć. No tylko wtedy trzeba by było tym zawodnikom zapłacić du duże pieniądze, nie? no bo to już jakby trzeba mieć świadomość tego, że mówimy o piłkarzach, którzy, y, no jednak odchodzą do nas, to muszą mieć też ten y, powód, dla którego chcą. E, chcą tu przyjść, nie? a tym powodem mogą być po prostu pieniądze. Połączone oczywiście z tym, że regularnie gramy w lidze mistrzów. E, no dobra, lecimy dalej. Szczególnie nie ukrywam, że ten Milinkowicz Sawicz jest zawodnikiem, który wydaje mi się być tutaj jak najbardziej e, sensowną opcją. E, Kis oczywiście, tak jak powiedziałem, idzie na wypożyczenie, bo uważam, że to wypożyczenie naprawdę jest e, dobrym pomysłem. E, tym bardziej że to jest PSV Weinthoven, więc. Akceptujemy to, i, i, i to jest dobre miejsce do rozwoju. A jeśli stwierdzimy, że coś jest niehalo, to zawsze będzie można tego ziomeczka e, cofnąć. E, patrzymy sobie oczywiście na Kilianę Mbappé, prezentującego dumnie Puchar Ligi Mistrzów. E, no i czekamy czekamy na początek kolejnego sezonu, czekamy na kolejny rok, e, licząc na to, że uda nam się naprawdę fajnie powzmacniać, nie? No bo to jest to, czego w tym momencie bardzo mocno e, potrzebujemy. Mamy informacje o zawodnikach, którzy wracają z wypożyczenia, ale w tym momencie ci, którzy wracają, nas średnio interesują. Nas interesuje kolejny sezon, bo to jest sezon, w którym przez drzwi klubu Raków Częstochowa przejdzie Robert Lewandowski, nie? I... No i to jest duża rzecz, to jest duża sprawa, to jest bardzo duże wydarzenie dla tej organizacji, bo to jest takie wydarzenie, yy, no, budujące. I w ten sposób rozpoczyna się nowy sezon. Robert Lewandowski wchodzi do klubu. I wiecie, co jest dla mnie najbardziej, co mnie najbardziej Jara w tym transferze, że to jest coś, co jakby może się wydarzyć, w sensie. To, że to się dzieje w tym naszym świecie nie jest poryte, nie, w sensie ee, zbudowaliśmy taką organizację, że Robert Lewandowski na swój ostatni rok kariery może tu przejść i jakby bez wstydu i jeszcze pewnie wiecie, chciałby tu zainwestować hajs czy coś, oczywiście to się w tym, z tym łączy. Ale uważam, że to jest naprawdę coś fantastycznego, że, e, że mamy to, że robimy to i że Robert Lewandowski dołącza do rakowa częstochowa, nie? Jak to brzmi w ogóle? Jaka to będzie ocena ogólna? E... Where are you my G? Where are you my brada? Czekajcie, dajmy mu jeden dzień. I teraz powinien być w klubie. Bo to się musiało zresetować po prostu, jakby. Eee... Lewandowski, 80 ceny ogólnej. Kończy karierę po tym sezonie. Perfekt. To jest to, czego chcieliśmy. To jest to, o czym mówiłem, słuchajcie. I mamy go na ostatni rok sezonu. I mam nadzieję, że zwiększamy sobie samym szansę na Rijana Lewandowskiego, nie? Ja naprawdę dobrze to wygląda, uważam. Na ostatni rok sezonu, na ostatni sezon w karierze, Robert Lewandowski przychodzi. Mi, mi to siedzi. Eee, mi się to podoba. Eee, no i teraz tak. Pyk, pyk. Wygląda to nieźle. Eee, teraz dalej, jak chciałbym to ułożyć, no to chciałbym to chyba ułożyć tak. I chyba ułożyć to. Nie no, tak. 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 No, ja bym to tak widział, nie? Ja bym to tak widział, no ale nie widzi tego w ten sposób e, Marchwiński. Na razie to tak zostawimy. i Zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo ewentualne przejście na 4-2-3-1 na przykład, które by tu teoretycznie pasowało, nie jest optymalnym rozwiązaniem. I już mówię wam czemu, bo wtedy mamy za dużo obrońców po prostu. Wtedy mamy za dużo zawodników i jest to totalnie bez sensu. E, więc... Nie jestem do końca takiego rozwiązania przekonany. Dobrze, e, zanim przejdziemy w ogóle gdziekolwiek dalej, chciałbym zobaczyć centrum transferowe, e, a w zasadzie nie centrum transferowe, a szukać zawodników, bo chciałbym zobaczyć piłkarzy, którzy e, są wolni. I to mnie interesuje w tym momencie, żeby nie przegapić tutaj żadnego wolnego piłkarza z Polski, żebyśmy ewentualnie pozyskali sobie tutaj kogoś. Nie widzę niestety bramkarza, którego chcielibyśmy tu sprowadzić, no bo tu naprawdę musieliby być tak tacy naj, naj, naj. Niby Stolarczyk nie wygląda najgorzej, ale nie, nie czuję tego do końca. Zobaczmy obrońców, czy będzie tutaj ktoś, kogo chcielibyśmy pozyskać, ale wiecie co, mam wrażenie... Że, że, że tu mamy problem zróbmy to tak sorry, szukaj zawodników będzie to chyba dużo prościej no więc bramkarzy przejrzeliśmy sobie no i nie było tutaj niestety nikogo takiego na poziomie nas interesującym obrońcy no nie pomocnicy no nie napastnicy no, nie, więc to się wyjaśnia. Chciałbym jeszcze zobaczyć z takich narodowości, które by nas interesowały, oczywiście Czechy. Bo to trzeba zrobić teraz, bo potem nie będzie e, co. No jest ten prowod, ale to tak średnio. Jest ten Radek Witek. On wygląda fajnie, ale tutaj ten rozwój trzeba by było zrobić, tak wiecie. Mm. Nie czuję tego. E, możemy zobaczyć tego Hornicka, ale nie wydaje mi się. Eee, właściwości jezdne ma maksymalnie gorsze od tego granie nogami no nie on nie będzie dużo lepszy niż yy, niż, niż radyk witek radyk witek nie wygląda źle powiem szczerze no ale raczej nam nic z tego tutaj E, się nie uda. Jest Jankto, to jest znane nazwisko, ale nie sądzę, żeby on był lepszy niż ci, których możemy pozyskać. Zobaczmy, czymy sobie Słowaków, bo może taki, nie wiem, Lobotka byłby wolny. E, no i to byłoby na pewno e, czymś, co, co byłoby mega interesujące, e, więc patrzymy na Słowaków, ale nie ma żadnego wolnego Słowaka. Słowacja, Czechy, e, no i mniej więcej to są te regiony, gdzie zawsze patrzyliśmy, e, więc mamy to. Zobaczmy, co dzieje się w biurze, no bo tutaj będzie się działo dużo, więc cyk, 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 cyk. Dobra, więc teraz to co istotne, decyzje, decyzje ważne. Dziekoński kończy mu się kontrakt, nie przedłużymy go. Trelowski, jeszcze wypożyczenie kolejne. Karbownik zostaje. Sfarnas kończy mu się kontrakt i to jest pytanie, bo ja chciałbym, żeby on był rezerwowym u nas i on już teraz powinien czuć, że będzie rezerwowym, bo nad nim są raz, dwa, trzy over role. Porozmawiajmy z nim i zobaczmy, e, jakie są jego oczekiwania. Rotacja. Ważne. Czyli schodzi trochę. Słuchajcie, przedłużymy z nim o rok i zobaczymy, jakie będzie jego podejście. Na pewno nie chcemy, żeby on odszedł na kontrakcie, więc e, to robimy brak klauzuli odstępnego. Spoko. E, Uważam, że to jest dobry kontrakt. On uważa tak samo, więc mamy to. Dostaje podwyżkę, bo uważam, że wszyscy tu powinni dostawać podwyżkę. Na razie, żeby ten. E, Smec jest na liście transferowej, Smeca sprzedamy. E, dalej, Nowak będzie jeszcze długo potłuczony, ale i tak go wypożyczamy. No i jest tutaj Leszek Malinowski. No, on ma teoretycznie wielki potencjał. Na razie ja go nie widzę. Musisz odejść na wypożyczenie, nie ma innej opcji e, Więc tutaj mamy to rozwiązane Trelewski wypożyczenie, okej okay. Ty kończ karierę po tym sezonie, super T Tym bardziej musimy sprowadzić nowego bramkarza e, Malinowski do wypożyczenia Gumny zostaje, Devlin zostaje Sigur, e, czy ty już zmieniłeś pozycję? E, no i GG byczku I teraz to trochę potrwa Zdaję sobie z tego sprawę mm, Ale uważam, że naprawdę dobrze Że my ciebie tutaj umieścimy sobie jako tego skrzydłowego i, i, I myślę, że nie pożałujemy Przynajmniej na to liczę Devlin oczywiście zostaje, Kozłowski zostaje Kisto już jest wypożyczenie Lopez zostaje Kończy mu się kontrakt No to co, ile ty zarabiasz Lopez Negocjujmy, zobaczmy Fajnie by było jakby Lopez zszedł z roli Dobrze, ale on nie zejdzie Ja to rozumiem, w sensie no on ma prawo Tyle dam dał, że może nie schodzić Rok kontraktu Więc on dostaje zabezpieczenie My jesteśmy spokojni Jakby tutaj uważam, że to jest uczciwy deal dla wszystkich No i Byczku Moja propozycja Wydaje mi się Że jest Jak najbardziej uczciwa On uważa tak samo No i dogadani A uważam, że tutaj ten bonus motywujący Jest sensowny No i teraz jest Lederman Słuchajcie, Ledermanowi kończy się kontrakt niedługo bo to jest, a nie dwa lata kontraktu, więc on na razie zostaje. Kaczmarek, wypożyczenie. Eee, Nowak, co nam się dzieje z tobą? Super. Eee, Kowacewicz, wypożyczenie. Nowak, wypożyczenie. Kolanko, a kolanko poszedł w ogóle na wypożyczenie. Ja zapomniałem o tym, ale to dobrze, to nie jest absolutnie problem w tym sezonie, bo ja sobie kogoś będę chciał tu ściągnąć. A i tak mamy taki młyn, że widzicie, no mamy tego Ledermana chociażby, więc nie uważam, żeby to był wielki problem. Dobrze, finansowo musimy zobaczyć, czy komuś kończy się kontrakt w tym sezonie. Jest to Lewandowski, Skorupski, to wiemy, idzie koński. Super, więc tu jesteśmy zabezpieczeni no i uważam, że naprawdę wygląda to bardzo, ale to bardzo ok z naszego punktu widzenia e, więc te kwestie są pozamykane, więc w tym momencie słuchajcie, e, potrzebujemy golkipera, to jest to, e, to jest to co co, co co powiedziałem, więc bramkarz jest nam piekielnie potrzebny bramkarz topowy, w sensie powyżej 80 oceny ogólnej, no i tu trzeba zadać sobie pytanie, czy to ma być e, Wojciech Szczęsny czy to ma być Milinkowicz-Sawicz? Ale Milinkowicz-Sawicz jest tylko i wyłącznie dostępny za 26 milionów. Czy to ma być... Ee... No Kacper Tobiasz nie, bo to nie jest ten poziom. Więc to jest pytanie i tutaj musimy e, znaleźć na nie... E, e... I tu musimy znaleźć na nie odpowiedź. Co więcej, e, no ja potrzebuję od was też... E... Informacji, kogo widzielibyście w środku tej obrony, nie? I to mnie bardzo interesuje. Interesuje mnie ewentualne wzmocnienie Boguszem. E, ten G Gigowicz wygląda ciekawie, no ale tu naprawdę jest dużo tych elementów, na których musimy się razem uważam skupić i czekam na wasze propozycje. No ja nie ukrywam, że przejście do nas tego Jakuba Kamińskiego byłoby mega interesujące, tylko ja absolutnie nie mam pojęcia, jakby on wyglądał na lewym wahadle. Ale uważam, że to jest piłkarz, który mógłby być na lewym wahadle. Co więcej, to jest piłkarz, który mógłby być na prawym wahadle, bo jest piłkarzem prawonożnym. E, więc jest to moim zdaniem także do rozważenia, e, żeby złapał ten przystanek w Polsce. E, więc czekam na Wasze propozycje. Co więcej, Benedikt jest piłkarzem, który jest wolny, i uważam, że po tego zawodnika powinniśmy pójść. To jest, uważam, nasz obowiązek, żeby tego zawodnika wziąć z wolnych zawodników, bo on ma dwa style gry. On może grać na podwieszanym napastniku on nam daje wszystko. W sensie, to jest zastępca kolanka tylko jeszcze lepszy. No uważam, że to jest zawodnik, po którego powinniśmy pójść, więc czekam na wasze propozycje, czekam na Wasze komentarze, eee, a za dziś bardzo wam dziękuję.